Zapraszam Cię Państwa na kolejne spotkanie z panią Renatą Brukiewicz, menadżerką kultury i trenerką etykiety. Dzień dobry, pani Renato. Dobry Państwu. No, dzisiaj mamy wyjątkowe spotkanie, bo przedświąteczny. Porozmawiamy sobie troszeczkę o Wielkanocy, o tym, jak udekorować stół, o tym, jak się zachować, o tym, jak się ubrać. No i myślę, że jeżeli śniadanie, że jeżeli temat Wielkanocny, no to musimy zacząć od śniadania Wielkanocnego. Jest to śniadanie takie chyba najbardziej uroczyste w całym roku i warto zadbać o odpowiednią oprawę, czyli o jaką, czyli jak powinno, jaka to jest oprawa, czyli co. Tak, no drodzy Państwo, to śniadanie wielkanocne ma faktycznie uroczysty charakter i ta oprawa jest istotna. I tutaj myśląc sobie o oprawie takiej już przygotowaniach stołu, to mam na myśli sam stół, czyli przygotowanie stołu, zastawy, dekoracji do tego, żeby przyjąć gości. No to w takim razie jaką rolę pełni ten stół? Przyjąć To gości. jest tak, że stół ma łączyć biesiadników. I powinien emanować spokojem, a wszystko, co się na nim znajduje, powinno ze sobą harmonizować. Generalnie stół powinien być takim trochę małym dziełem sztuki, ale nie za wytwornym. Tak, żeby zachować pewien charakter, który chcemy uzyskać. Bo jak wiemy, możemy te stoły dekorować w różny sposób. I dzisiaj mamy bardzo wiele możliwości. Ten najbardziej tradycyjny, to jest styl klasyczny. Tak, czyli biały obrus, porcelanowa zastawa i do tego dobieramy dekoracje, symbole Wielkiej Nocy, takie jak pisanki, bukiety świeżych kwiatów, kurczaczki, zajączki, baranki, rzeżucha. No i oczywiście na stole nie może zabraknąć święconki. No właśnie, na tym stole będzie dużo rzeczy, wymieniła pani dekoracje, zastawa, no a gdzie w tym wszystkim święconka? Może powiedzmy jeszcze o tym, że dekorując stół, pamiętajmy o tym, żeby pozostawić miejsce na potrawy, na święconkę i oczywiście miejsce do spożywania posiłków dla każdego gościa. Bo czasami, jak patrzymy na te wytworne stoły, to dekoracje zajmują praktycznie prawie cały stół. Jeśli chodzi o święconkę, to powinna ona zająć główne miejsce na stole, szczególnie baranek święcony, którego będzie pięknie ułożyć na przykład na zielonym mchu, czy zielona rzeżucha pod spodem, tak? Przypominająca łąkę. Więc ta potrawa powinna być w centralnym miejscu naszego stołu. Tutaj już pani powiedziała o wielu rzeczach, które będą w kolorze zielonym, więc jakie są te wielkanocne kolory? To jest właśnie ten zielony. Wielkanocne kolory najpopularniejsze, nie wiem jak w Stanach, ale tutaj w Polsce, to jest biały, zielony i niebieski, biały, zielony i żółty, przepraszam, oraz wszystkie kolory pastelowe. Oczywiście zielony i żółty również w odcieniach pastelowych, czyli wszystkie kolory rozbielone i w tych kolorach się poruszamy. To, co jest istotne, jeżeli już mówimy o kolorach i dekoracji stołu, to, żeby po pierwsze wybrać jeden główny kolor, który będzie motywem przewodnim tego stołu, a do niego dobieramy dwa, maksymalnie trzy kolory, które będą uzupełnieniem, i ważne jest to, by te kolory ze sobą harmonizowały. I też druga ważna zasada, żeby się ich konsekwentnie trzymać, bo efektowność stołu uzyskujemy właśnie poprzez, nie powiem, że poprzez minimalizm, ale poprzez zharmonizowanie tych wszystkich elementów. A można to bardzo szybko popsuć nadmiernością zarówno wzorów, jak i kolorów. A czy na przykład obrus, bo jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że jak święta, no to obrus musi być biały. Czy może być w innym kolorze niż biały? Do dzisiaj powiem, że świat nam daje wiele możliwości i widzimy wiele pewnie inspiracji również w internecie i w sklepach tych dekoracji świątecznych, wielkanocnych. Może być. To wszystko zależy od tego, jaki charakter chcemy przyjąć, tak? Jaki charakter ma mieć ten nasz stół. I najczęściej jakby nasz stół odzwierciedla troszeczkę charakter pani domu, czyli to, co lubimy, i nasze wnętrze, którym się otaczamy. Tak jak powiedziałam, ten najbardziej tradycyjny to jest ten klasyczny z białym obrusem. Natomiast oczywiście może być obrus w kolorze, jednym z kolorów właśnie, o których mówiłam wcześniej, czyli trzymajmy się jakby tej kolorystyki wiosennej, tak, bo to jest taka wielkanocna kolorystyka, jest kolorystyką wiosenno-letnią, i mogą to być obrusy gładkie, ale też bardzo fajnie w zależności od tego charakteru,
charakteru stołu będzie sprawdzał się obrus z motywami kwiatowymi, roślinnymi, albo też symbolami Wielkiej Nocy, czyli bazie, baranki, kurczaczki. No jest dzisiaj bardzo wiele możliwości, także tutaj nie trzymajmy się sztywno tylko białego obrusa. A ten styl skandynawski albo nowoczesny, gdybyśmy mogły troszkę opisać te dwa style jeszcze. Tak, ten nowoczesny styl to tutaj bardziej nowoczesna porcelana. Bardzo często ja tutaj dziś mam jeden, o, pokażę, akurat talerzyk podstawny od filiżanki do kawy. Ona jest, nie jest okrągła, tylko bardziej w kwadracie. Są też również owalne talerze, więc to jest bardziej styl nowoczesny, ale też widzę taki trend na przykład miedzianych sztuczców, czy w odcieniach złotych, tak, czy w różnych innych kolorach. Może być też styl taki glamour, czyli czarno-złoty, też również dość mocno tutaj w tym sezonie go obserwuję. A styl skandynawski, aranżacje w tym stylu charakteryzują się tym, że naczynia są bardziej z kamionki i w kolorystyce powiedziałabym stonowanej zieleni, stonowany, rozbielony niebieski, wszystkie odcienie piaskowe, beże, także takie trochę też kolory ziemi bardziej. I ten charakter stołu, tę zastawę uzupełniamy motywami roślinnymi, ale tutaj również jakby kolor kwiatów jest odbiciem koloru zastawy i bardzo często są to na przykład wierzbowe gałązki z baziami, czyli może mniej kwiatów, a jeżeli już to na przykład lawenda, niż bukiety takie strojne, na przykład z tulipanów, jak tutaj za mną widzimy. A serwetki, wiemy, że możemy poukładać je w różne kształty, no ciężko będzie nam teraz tutaj o tych wszystkich kształtach poopowiadać, no ale właśnie, lepiej na przykład położyć je na stole, jakieś ozdobne serwetki, czy je jednak poukładać w jakiś sposób, poskładać? Wszystko zależy. Podam dwie zasady. Pierwsza jest taka, że jeżeli stół jest dość mocno zdobiony, czyli tych dekoracji pozostałych jest więcej, to lepiej postawić na serwetki takie gładkie i spokojniejsze, ułożone na płasko. Jeśli mamy dekorację stołu minimalistyczną, to wówczas z serwetkami możemy poszaleć również ze wzorami. Ja tutaj pokażę, też mam trzy. Gładka serwetka, to jest taka serwetka fizelinowa, która jest popularna u nas tutaj w Polsce. Jest trwalsza niż papierowa, a nie jest materiałowa. I serwetki z motywami kwiatowymi. Tu akurat mam dwie w róże i w różne inne kwiaty. I teraz jeżeli chodzi o samo ułożenie serwetki, to wszystko zależy, czy ma ona grać główną rolę w zastawie, czy nie. Jeżeli ma być widoczna, to układamy ją wówczas na talerzu głównym, a forma ułożenia zależy od nas. Oczywiście najbardziej eleganckie ułożenie jest na płasko, na gładko, natomiast wiem, że na Wielkanoc stosuje się bardziej finezyjne ułożenia serwetek, a jeżeli nie ma być tak widoczna, to wówczas układamy ją po lewej stronie talerza. Też co ważne, to wspomnę, że bardzo często robi się takie kieszonki z serwetek i tam wkłada się sztuczce. Wówczas ta serwetka ze sztuczcami, układamy ją po prawej stronie talerza. To jeszcze takie pytanie, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych jest takie dość popularne, że jak ma się gości w domu, to nie stawia się potraw, dań na stole, nie stawia się też talerzy na stole, tylko gdzieś tam powiedzmy w kuchni i tam czekają jedno danie koło drugiego, każdy gość sobie idzie i bierze sobie talerzyk i sobie nakłada. Czy na przykład bardziej eleganckie jest jednak to, żeby te talerzyki poustawiać i te danie postawić na stole? Czy to od czegoś zależy? Prawdopodobnie od miejsca na stole dużo. Myślę, że to też troszeczkę zależy od tego, jaki charakter ma to spotkanie. U nas takie tradycyjne śniadanie wielkanocne jest przy stole i cały stół jest zastawiony, jest i zastawa, i dekoracje, i potrawy, które układane są właśnie na stole, przynoszone najczęściej, no najczęściej z kuchni, tak, gospodyni przynosi. Natomiast to, o czym tutaj słyszę od Pani Justyno, to u nas by to się nazywało takim bufetem śniadaniowym, trochę jak w hotelach, że do
stół jest stołem, gdzie zasiadamy, biesiadujemy, ale każdy bierze sobie talerzyk z zupełnie innego miejsca, tam są potrawy, nakładamy sobie i przychodzimy z tym do stołu. To raczej takie, bym powiedziała, śniadanie hotelowe. U nas jest inaczej, bardziej klasycznie, czyli dania są serwowane na stół i faktycznie te stoły są bogato zastawione. No właśnie, no odwiedzamy się, jest to czas, kiedy rodzina się spotyka. My zapraszamy gości do siebie. Jak ich rozsadzić, jakie są nasze obowiązki? Jeżeli jesteśmy w roli gospodarza, to raz, że przygotowujemy stół, żeby to pięknie wyglądało, żeby goście mieli gdzie zasiąść. I teraz jeśli chodzi o rozsadzanie, to oczywiście zależy, ilu mamy gości i kto to jest. Natomiast ja podam kilka takich uniwersalnych zasad. Pierwsza zasada, rozsadzamy naprzemiennie kobiety i mężczyzn. Druga zasada, na krańcach stołu powinni siedzieć panowie, więc jeśli nie jest nieparzyście, to należy tak rozsadzić gości, czy zasugerować zajęcie miejsca, by panowie byli na krańcach. Gospodarze siadają na szczytach stołu najczęściej. My mamy różne funkcje w domu, tak, mamy zadbać o gości, żeby im nic nie brakowało, w związku z tym nie powinniśmy być gdzieś tam na końcu stołu, czy w środku i jakby nasi goście będą mieli mniejszy komfort w tym przypadku, jeśli będziemy ciągle wstawać od stołu i zasiadać. Natomiast jeżeli mamy osoby starsze, naszych kochanych seniorów, to też należy zadbać o ich komfort i nawet gdyby wypadło tak, że gdzieś ktoś powinien zasiąść w środku stołu, to lepiej być może gdzieś na szczycie stołu wskazać miejsce dla tej osoby starszej, zacnej. W taki sposób się rozsadza. I jeszcze jedna chyba ważna zasada, a mianowicie wiecie, jeżeli są małżeństwa, to ponieważ osoby, które przebywają ze sobą w domu przez cały czas, jest taka zasada etykiety, że rozsadza się ich w gościach. Najczęściej wskazuje miejsca naprzeciwko siebie, tak? Naprzeciwko siebie, tak żeby oni mogli porozmawiać z innymi gośćmi. No i jeszcze jest coś ważnego. Są na pewno w rodzinach różne sympatie i antypatie. No jak to bywa? W związku z tym pamiętajmy o tym, że jeżeli, nie wiem, ciocia z wujkiem czy brat z siostrą, ktokolwiek niekoniecznie się lubi albo mają jakiś mały konflikt, to należy zadbać o odpowiednią odległość pomiędzy tymi osobami właśnie przy stole. Jeżeli mają na przykład odrębne poglądy polityczne, to szczególnie, a chociaż o polityce to już się radzi w ogóle nie rozmawiać przy świątecznym stole, także może tego się trzymać. Pani Justyno, to jest tak, że naszym zadaniem jest dbać o dobrą atmosferę, jeśli jesteśmy gospodarzami, a jeśli jesteśmy gośćmi również. W związku z tym przy różnych okazjach, spotkaniach, warto by poruszać tematy przyjemne i bezpieczne. W związku z tym raczej polityki, no i różnych innych tematów kontrowersyjnych, które mogą być kontrowersyjne albo ktoś ma inne poglądy, lepiej przy spotkaniach rodzinnych nie poruszać. No właśnie, rolę gospodarza mamy już za sobą, a co gdy idziemy w gości, kiedy to my jesteśmy gośćmi, o co zadbać, nie wiem, wziąć coś ze sobą należy, żeby tym gospodarzom, do których idziemy, wręczyć jakiś upominek? Tak, jeżeli idziemy w gości, a tak często jest, tak często bywa, to po pierwsze warto zapytać, w czym możemy pomóc. Jeśli jest taka możliwość, to przygotowujemy na przykład jakąś jedną potrawę albo kawałek ciasta. Czasami jest też tak, że proszeni jesteśmy o transport dla innego gościa. To jest też jakby forma pomocy podczas takiego przyjęcia, czyli wyręczamy jakby gospodarzy. Natomiast jeśli usłyszymy, że gospodarze poradzą sobie sami i nie ma potrzeby przygotowania potraw, no to na pewno bardzo miło będzie z naszej strony, jeśli zabierzemy ze sobą jakiś mały drobiazg, jakiś upominek, tak? Będzie to na pewno miły akcent. Mogą to być kwiaty, piękny bukiet świeżych kwiatów, może to być jakiś wianek wielkanocny, jakaś dekoracja wielkanocna albo symbole wielkanocne, czyli kurczaczek, zajączek, baranek, cokolwiek, co może być na stole
podczas tych świąt Wielkiej Nocy albo zdobić dom gospodarzy. Pamiętajmy też o jednym, że jeżeli znamy gospodarzy i znamy jakby upodobania, to warto, by ta dekoracja wielkanocna była właśnie w tym stylu, który jest lubiany przez gospodynię. To myślę, że jest taki bardzo miły akcent z naszej strony. Może też być, drodzy Państwo, jeśli idziemy w gości, to możemy również wziąć ciasto, no i możemy wziąć butelkę dobrej jakości wina albo szampana. No to jeszcze pozostaje pytanie, jak się ubrać na to śniadanie wielkanocne, ewentualnie na obiad później w niedzielę, kiedy idziemy później. Powiem tak, schludnie, bardziej odświętnie niż na co dzień, ale nie przesadzać z wytwornością, ponieważ mamy się czuć swobodnie, a nie sztywno. Z doświadczenia wiem, że kiedy spotyka się rodzina przy wielkanocnym stole, to nasze biesiadowanie trwa ileś godzin. W związku z tym ubierzmy się tak, żeby okazać szacunek gospodarzom, miejscu i tym świętom, tak? Bo jest to jakaś uroczystość, jakaś okazja, ale żebyśmy też czuli się swobodnie w tym, co ma nas. To jeszcze pytanie takie na koniec do Pani. W jaki sposób Pani spędza święta? Czy Pani idzie w gości? Czy Pani do siebie zaprasza? W jaki sposób Pani dekoruje stół? Czy jest to stół tradycyjny, skandynawski, czy może nowoczesny? Jakie dekoracje Pani stosuje? Ja akurat na śniadanie wielkanocne wybieram się do mojej mamy. My jesteśmy tradycyjnie klasyczne, w związku z tym będzie zastawa klasyczna, a kiedy, nie wiem, czy pierwsze, czy w drugie święto będzie na kawie wielkanocnej, na takim podwieczorku mój syn z synową, no to też raczej zastawa klasyczna i w taki sposób będziemy spędzać święta. Ma być piękna pogoda w Polsce, co już dzisiaj mamy za oknem, słońce i 18 stopni, więc liczę na to, że duża część czasu spędzimy na świeżym powietrzu. Ja liczę na to z kolei, że nasze prognozy się jednak troszkę zmienią i będzie cieplej niż na razie pokazują nam te różne przewidywania, bo akurat w Chicago to ma być troszeczkę chłodno, dosyć pochmurno, ale zobaczymy. Pani Renato, cóż, pozostaje mi życzyć Pani zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. No, niech Pani je spędzi w przyjemnej, miłej atmosferze. Ja również życzę wszystkim Państwu, którzy nas oglądają i słuchają, i Pani Justyno, Pani najbliższej rodzinie i wszystkim znajomym pięknych, radosnych i kolorowych świąt Wielkiej Nocy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę.